Dzień dobry wszystkim, nazywam się Ewa Krawczuk, jesteście na kanału Być Polecnym w Polsce, Polsze. I dzisiaj będę przeczytała komentarze na portalu Wirtualna Polska, gdzie był o mnie taki wywiad. Chciałbym jeszcze podziękować Katarzynie Pawlickiej za ten wywiad, za to, że to wszystko było w porządku, wszystko było super. Dziękuję bardzo za to, że jestem na tym portalu, że ta historia o mnie jest na tym portalu. Ten trafik, który teraz mam na swoim kanalu, to mogę tak wykorzystać dla Polski, dla tego, żebyś coś tam załatwić, żebyś było łatwiej życie w Polsce, przede wszystkim dla Polaków, przede wszystkim dla Ukraińców. I wreszcie już mam ten wywiad o sobie, ale dużo tych komentarzy było takich złych i trochę jestem z tego w szoku, ale natomiast mam jeszcze więcej komentarzy pozytywnych i mam jeszcze więcej nowych projektów dzięki temu, że mam ten wywiad, bo dużo ludzi napisali do mnie z propozycjami takich projektów dla migrantów, różnych projektów dla Warszawy, różnych, nie wiem, tam dla sesji zdjęciowej, dla jakiejś reklamowej i tak dalej. Różni reżysery mi pisali i inne dziennikarze i mam nadzieję, że będę miała jeszcze więcej tych wywiadów dla Polski, jeszcze więcej tego trafiku na swoim kanale i na swoim Facebooku, żebyś to wykorzystać dla tego, żebyś było wszystko łatwiej i lepiej w życiu tutaj w Polsce. Chciałbym jeszcze podziękować każdemu, kto do mnie wysłał te pieniądze na donat. Jestem bardzo dziękliwa, szczęśliwa z tego, bo zgubiłam niedawno, kilka dni temu zgubiłam swojego statywa i niestety nie mogłam nagrywać. Chciałabym jeszcze kupić tego mikrofona, to światło i tak dalej. I ten donat dla mnie jest bardzo ważny. Tam ktoś do mnie wysłał ten donat na truskawkowe pierogi. Ja kupiłam już wszystko w porządku, dziękuję, ale także kupiłam sobie nowego statywa i kupiłam sobie jeszcze takie książki. Kiedyś przeczytałam takie książki po rosyjsku i teraz chciałabym to przeczytać po polsku. Bardzo polecam, bo ta książka kiedyś zmieniła moje życie 2 lata temu i teraz wszystko co mam, to dzięki tej książce. Więc także mogłabym nagrywać filmiki o książkach, których czytam i mogłabym jeszcze na przykład robić jakieś prezenty dla was. Na przykład takie książki mogłabym po prostu prezentować dla moich subskrybentów. Nie wiem, jak to nazywa, możecie po prostu mnie poprawić tam gdzieś w komentarzach. I natomiast jakby mogłam to wszystko prezentować każdemu z was tam w każdym filmiku, na przykład coś takie prezentować. Wtedy jeszcze raz dziękuję za ten donat i lecimy dalej do tych komentarzy, bo dużo tych komentarzy były takim bardzo złe. Ja nie wiem, dlaczego tak, bo wiem, że dużo Ukraińców robią czegoś złego tutaj w Polsce. Ja wiem to i niestety mnie wstyd za takich ludzi, mnie wstyd za taki naród, ale natomiast ja mam więcej polskiej krwi niż ukraińskiej. Mój pradziadek był Polakiem. Minimalna pensja na pokój, samochód. Buwahaha, chyba w Pcimiu Dolnym, same 3 miasta, to pokój 1000 zł. No dobra, jakby tu powiedziałam, że możemy kupić samochód za pensję z tej pracy w Polsce. Ale nie mówiłam o tym, że to jakieś BMW X6, to po prostu możecie kupić choćby jakiś samochód, choćby, nie wiem, choć jakieś, no coś tam za 1000 zł, tak? A my nie możemy tego w Ukrainie, nawet w Żyguli nie możemy kupić. Wtedy możecie z pierwszej pensji kupić już ten samochód. Tutaj dużo Polaków piszą o tym, że moje imię, nazwisko, dziennikarka musiałam napisać po polsku. Nie musiałam, bo imię i nazwisko nie zmienia się z jakimś językiem. Jestem w paszporcie tak, jak zapisała mnie dziennikarka Katarzyna i ja jestem Ewa Krawczuk, a nie Ewa Krawczuk, bo w paszporcie moim
то мам, якби Єва Кравчук по-ангельську, якби так мовить, то є моє ім'я, назвисько, і ежелі є там, наприклад, в Польщі, ежелі є там в Німчах, то моє ім'я, назвисько, не змінюється, так же, як і польське ім'я, назвисько. Я рівняш увелбам українки Таня Бьором. Ну, дуже українок, направда, я там тут шукати якісь спонсорів, якісь дядків, але то так в кожному краю є, і то залежить передовсім від чоловіка. Тут дуже таких коментарів, де написано, що українки там щось злого роблять для полок і так далі. То правда, я якби українок дуже і для мене злого робили. Наприклад, як працювала в пекарні, то одна українка мені мовила, що тут не будеш працювала, бо ну, тут моє місце вже є, не будеш працювала. Не будеш тут працювала, бо тут моє місце вже є. І не важливо для мене, що єстешми з тобою з одного краю, мені все одно. Хтось до мене писав, що я просто тут чекам в Польщі, як отримам ще візу в Німчі. Окей. Жоден проблем. Я мам візу на один рік до Німчих, але не хочу вручити там. Бо я не бачу свого життя в Німчих, та ментальність для мене не моя ментальність, і українська ментальність теж не моя. Там, я навіть би ніколи в житті б не написала того коментаря злого, ніколи в житті б, якщо щось мені не подобає, то я просто то якби йде стонд і ніц не мовлю о тим, що мені щось там не подобає. Дівчина да собі ради, поведення, дякує. Очевидно, що дам собі ради і дам ще ради іним людям, буде помагала ще іним людям. І мам надію, що... А, так було мені смішно, коли хтось написав, що українка за пів року життя в Польщі вже хоче написати до Анджея Дуди, до президента Польщі, а що буде ще за пів року? Що вона створить? Упа! І ще раз буде згубила тих поляків. Боже, я була просто в такому шоку. Так, за пів року я тут дуже всього зробила. І ще буде робила ще більше, бо мам силу, мам хетність до того. Я не роблю нічого злого, щоб комусь там було щось не так. Я роблю все, щоб було тільки лепій. З кожним днем, з кожним разом було лепій. І хотів би щось змінити, передовсім хотів би змінити, щоб не було тієї проблеми національності, такий, як то, щоб не було проблем з тією легалізацією і так далі. Лепі будемо платити більше тих податків, лепі будемо, не вім, працювати тільки з умови о праці, працювати тільки на якісь суперпраці, але будемо мати такі можливості залатвити цей побут в Латвії, бо чекати по року-два, а то ще більше, не бачити своїх родичів, приятелів і так далі, то неможливо, то так не може бути. В Німчах, як робила побут, то я просто складала цей внесок, чекала 2 тижні, отримала якесь визвання, пошла, зробила, і то так чик-чик-чик, все було рівно і все було супер. Тутай даєш цей внесок і чекаєш там якийсь, не вім, час неокрешльоний, просто неможливо. То так не може бути в Унії Європейській. Втеди мусимо щось змінювати, і я хотів би то змінювати, жалі то в моїх силах є. Поздравим життя поводзення, дякую дуже. Фальсон історії, зарівно пишуть українців, поляків, зарівно історії, маємо мітологію. Українки можна впущати, бо ще поки почули ще добре до поляків, тільки так і до... Якби дуже поляків пише мені о тій історії з Волині. О, Боже, то мені не обходить. Якби то кедись там було, то так само, як поляці. Я думаю, в Німчах працювати. І ніхто не пише о тим, що в Німчах там супер зле і там дуже тих людей інших національностей. І ніхто не обходить. Як українка приїжджа до Польщі, то одразу «Цо? Волинь». Ну добре, супер, дякую. Мам 22 лати, навіть не пам'ятам ніц о тим. Я вім, що то історія, то супер. Але то не значить, що так зараз є, і що єстешми тими людобойцями і так далі.
To, Boże, to dla mnie, ja po prostu tego wszystkiego nie rozumiem i ja wiem, że teraz u mnie w komentarzach będą dużo tych komentarzy o tym, że ja jestem jakaś głupia, niemądra, jakaś, nie wiem, tam, coś ze mną nie tak. No dobra, ze mną coś nie tak, to dla was tylko. Ja jestem jaka jestem i ja nie widzę w tym żadnych problem, że młodzi Ukraińcy jadą pracować do Polski i robić ekonomikę Polski lepiej i wyżej. Staramy się dla Polski, płacimy podatki, płacimy ubezpieczenia i pracujemy za 10 zł na godzinę. Jaki Polak będzie pracować za 10 zł? Żaden. Takich nowych Polaków nam potrzeba. Super, dziękuję bardzo. Takich nowych Polaków nam potrzeba, bo jestem co młoda, uczę języka polskiego, chciałabym pracować dla Polski, chciałabym coś zmienić, żeby życie Polaków było łatwiej i lepiej. Jeżeli to w moich siłach, to ja wszystko dla tego zrobię. Ale ja jestem nowym pokoleniem, jestem nowym człowiekiem i nie myślę jak tam w socjalizmie i w komunizmie. Ja tego nie lubię w ogóle, ja nie mam tej mentalności w swojej głowie. Ja nie rozumiem, jak to może być wszystko za darmo, jak to chcieli moi kiedyś tam babcia i dziadek, żeby wszystko było za darmo, wszystkie równe i tak dalej. To ja to tego nie rozumiem, to ja tego tak nie widzę i nowe ludzie z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi jesteśmy innymi ludźmi już, z innym mentalnością, po prostu nie możemy to zmienić tych prezydentów, tej polityki w Ukrainie i tak dalej, bo dużo tych problemów jest i my po prostu nie w siłach to zmienić sami. Chcieliśmy pracować dla Unii Europejskiej, bo Ukraina to super kraj, super piękny kraj, tam ta ziemia, woda, morze, no wszystko mamy, ale nie możemy to ogarniać, nie możemy, bo po prostu mamy jeszcze tych ludzi z myślami i pomysłami tego socjalizmu i komunizmu. Początki są zawsze piękne, ale historia lubi się powtarzać. No dobra, teraz idę do Woleni, stworzę UPA i będę nie mogę nawet rozmawiać. Dobra, dużo tutaj się tych komentarzy, jeżeli chcecie przeczytać, to zostawię tego linka tutaj pod moim filmikiem. Dziękuję się Katarzynie Pawlickiej za ten wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, będziemy na tym portalu jeszcze nie raz i będziemy coś zmieniać tutaj i zmieniać tego zdania o Ukraińcach w Polsce, bo jesteśmy otwarci, jesteśmy normalni, jesteśmy super ludźmi i chcielibyśmy mieć taki ciepły związek z Polakami, bo mamy w krwi dużo Polaków, a Polacy mamy w krwi dużo Ukraińców. Mam na imię Ewa i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!